Ej, nie wyglądała na tak dużą z zewnątrz. No ale co poradzisz? Gemma, spójrz. Iszczel i Czakczel. Bliźniaczki spotykają się. Co to jest? Laro! Co? Mieliśmy nic nie niszczyć. Nic nie niszczę. Tylko odtwarzam oryginał. Ktoś próbował to ukryć. Bliźniaczki się spotykają przed wstąpieniem na drogę żywych. Ktoś przy tym grzebał. Jak przy tym czymś z Meksyku. To prowadzi do świątyni życia. Leć, ja zostaję. Może znajdę coś jeszcze. Brzmi nieźle. Znalazłam świątynię. Świetnie. Cholera. Trójca już tam jest. Przebijają się do środka. Ruszam za nimi. Od życia do śmierci.
Te drony były zaskakująco ciężkie i ostre, ale łódź wygląda w porządku. Cieszę się, że tu jesteś. Mamy problem. Znowu prądnica? Kiepsko to wygląda. Bardzo kiepsko. Słyszycie mnie? Stop! Coś mi tu nie gra. Za nią! Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Lara, nic ci nie jest? Trójca ma tu swoją bazę. Ej, żona! Ranek, co tu się stało? Mówiłam, że masz nic nie niszczyć. Abi, mogę wszystko wyjaśnić. Odezwę się później, Lara. Nie zrób nic szalonego. Thank you.
nie dam rady. Więcej nie uniosę. Jeszcze mu zamykamy wszystko na cztery sposty? Temu, że Rurk kazał zabezpieczyć teren. Nikogo nie wpuszczamy, ani nie wypuszczamy. Wiem o tym, Mondralo. Ale czy wiesz dlaczego? Jestem za niski stopień. Może zwiadowcy będą mogli coś nam powiedzieć, kiedy się tu zjadą. Już cały obiekt? Prawie. Obstawiliśmy wszystkie wejścia. Barykady też już są w większości gotowe. Prawie to za mało. Macie natychmiast zabezpieczyć teren i pilnować, żeby nawet mysz się nie prześlizgnęła. Tak jest. Dowódco, jeśli można spytać, co się dzieje? Drużyna zwiadu jest już w drodze. Bez odbioru. Czy cokolwiek sugerowało, co się tam może dziać, zanim straciliśmy kontakt? Po prostu zeszli i się nie pojawili? Lepiej, żeby zwiadowcy dotarli tu jak najszybciej. Został zabezpieczony. Teraz musimy tylko poczekać na tych zwiadowców. Czy to ci się nie wydaje trochę dziwne? Mieliśmy problemy pod ziemią, ale okupujemy się czekając na coś z zewnątrz. Wygląda to dosyć standardowo. Jeśli coś poszło nie tak, nie możemy wykluczać żadnej ewentualności. Świątynię też mamy obstawioną. Nie wiem, stary. Nadal mam wrażenie, że przeszliśmy od stanu podwyższonej gotowości w jednym miejscu do wojny po całości. Od czasu tej burzy na wszystko reagujemy nerwowo. Zaczyna mi odbijać. Zaczynamy tracić ludzi! Johna, Rourke jest tutaj, w Peru. Nakazał Trójcy zablokować dostęp do wykopalisk pod starym szybem naftowym. Chcesz rzucić na to okiem? Tak, sprawdzę, co znaleźli i wracam. Rourke był tutaj w Cozumel, kiedy Dominguez zabierał sztylet. Musieli znaleźć następny etap drogi do tego miasta.